Możesz coś powiedzieć do kamery? Coś byś chciał? Nie, co ja mam mówić? Nic nie będę, co ja mam mówić. Kolega je, mam bał wszystko to zjeść. No, smacznego. Dokładka. Ale super elegancka Francja. Jak ogólnie zlot, ogólnie. Bardzo dobry, elegancko. Były burze tęższe, ale w tej chwili jest super. No. Obraz jest świetny i jest elegancki. Kolega ma... Ejciu, a ty się najadłeś? Ja się najadłem. A potem co się najadłem? Weź, to jest dobre na mięśnie, wiesz? Nie, nie. Kasurówka jest na kolana. Nie. Nie wie, bo już mam wszedł. Tak... Poczekaj, włączam. Jeszcze nie wchodź. Przecież to jest dla wielkoludów, a nie dla małych. Yes. Dobra, jaka fajna radyjka. Aha, on to z tej chęci studiuje. Nie, a co to jest tu? Jakie duże CB radio, ty. Są jakieś cwaniaki na kanale? Daj, no coś tu nie gryzie. No myślałem, że Benek tu przychodzi. Benek przyjdzie, nie bój się, jeszcze przyjdzie. Na dwa Araby na pierwszym kanale. BFM-ie na piątkach, na podstawie pierwszy kanał. Co tu się dzieje? Jak w latach 90. Operator Beny Bydgoszcz, Beny Bydgoszcz woła. Beny, tylko 12 lat. Tylko 12 watów, tak, dokładnie, z Jacksona. A to Ania chyba, tak? Ania, krótkofalówka. Co na tym paśmie robi krótkofalówka? A to jest krótkofalówek. Ostatnia sesja debla, brązowa 15 znajduje się w uzie górnej, wyprężona ręka lesika z średnimi muskułami, napój energetyczny zielony, kij wyciągnięty na możliwą najdłuższą długość, odpowiedni rozkrok i teraz przyłożenie i oczekujemy tego. Jest!
gdzie przyleciała biała wila. Des niemożliwe, jak to się mogło stać? Tak proste przyłożenia, jak to się mogło stać? Po prostu. Płacę, no to idzie do biura. Poczekaj, poczekaj. Mam coś na dziś. Nie przyjechał. Ale ty się nie, za mocno. O. Taki lokalny z o, teraz to wygląda z Rosji Radzieckiej. Nie. Za mata. O. Ale one to wkładają też pod spód, nie? Też maty. No zobacz, normalnie. Kurde... Cud, nie? A ma też taką urodę, nie? Z oczu. Tak, tak. Opowiedz, co tutaj mamy. No. Wszystko opowiedz, co widzisz? No wszystko. Ale nie, no co to jest? Powiedz, co to jest? Nie wiem. No a to? To jest taki mikrofon tutaj, gdzie się tu rozmawia. Tak, a to? To znaczy jak się rozmawia, to znaczy co to jest? Radio. A powiedz, ile masz lat? 4. Super, Fabian. Bardzo dziękuję. I chciałbyś rozmawiać kiedyś przez radio? Aha. No. A jaki masz znak? SP2SMF Junior. No super. A słuchasz to sami w domu? Na radio? Innych krótkofalowców? Słucham tylko, bo dostałem... Ja tylko... Tutaj przyjechałem tutaj z tej okazji, że... żeby tutaj rozmawiać. A. No i kiedyś tutaj mi myśli, że nie wiem, jak tutaj mam rządzić. No rządzić musisz, nie? No, niektórzy też, wiesz, w młodości nie myśleli o tym, a zostali potem prezydentami. Tak, ale chodzi mi o to, żeby skorzystać. Z czego? Z tych niektórych urządzeń z was. A, to korzystaj. Ale skorzystanie tych radii to nie jest takie łatwe u mnie. Nie? A w czym jest problem? W niczym, tylko że jakoś nie wiem, jak się rządzi tutaj. Kolega tutaj, wujek Benny ci pewnie powiedział, jak to się rządzi, nie? Zobacz. Musisz potem pochwalić kolegą, nie? U siebie tam na podwórku, że miałeś okazję siedzieć w takim ładnym samochodzie wojskowym że masz możliwość schwycenia za mikrofon i robić łączności. Ale łączność to o mnie obchodzi. No. No i także, że można nawet rządzić tu w tym samochodzie wojskowym. Czyli najbardziej ci się podoba w łącznościach to, że można rządzić? Tak. O. To super. No. To właśnie. Czy chciałbyś pozdrowić potencjalnych odbiorców? Tak. Co chciałbyś im powiedzieć? Że bardzo jest mi ładnie tutaj w tym samochodzie wojskowym. Aha. To wujek ETN ci tam z tej między innymi zorganizował. Wujek Zbyszek, tak? Wujek Zbyszek, tak? No, faktycznie. No, to jest jeden z chyba z najlepszych zlotów, na jakich byłeś. Tak. No, widać. Byłem kiedyś, ale chodzi mi o to, że można skorzystać z tych urządzeń, z tych wojskowych. Nadajnik i odbiornik podłączony z komputerem jest tam to zaprotego i okay. Tu kolega ten, nie? Okay. Generalnie to wiesz, my tutaj, tu jest bardzo dużo krótkofalowców, tylko że na tych częstotliwościach nie używamy znaków, nie? To tak ludzie, ja wiem, nie? Ja wiem o co. Ale patrz, na przykład kolegę mamy tutaj spod Poznania, 446-068. Z Pomorza, z Gdańska, pasmo PMR, Puwata. I przykładowo tam jesteśmy w zasięgu, ale możemy, słuchajcie, mówię, no rozmawiam... W chwili obecnym otwarto w Wenecji, mobilna bramka internetowa. No na przykład, nie? Czy na 2 metrach tu będziemy nadawać, nie? I tu przychodzimy tu, a tu jest tak luźniej, nie? To taki jakby powiedzieć Skype podłączony do radia. Nie? Czyli to możesz coś takiego, na przykład, bo jest taka specjalna aplikacja z telefonu, przykładowo nie masz przy sobie radia akurat w tym momencie, ale możesz z telefonu, a wychodzi z radia. Wchodzi z radia, wychodzi z telefonu. Mm-hmm. Do komputera też. Do komputera i na radiach. Mm. I to jest połączone ze sobą te wszystkie tam te radia, nie? Ale nie idzie to na pasmo amatorskie. Chociaż ten program jest wykorzystywany, niektórzy, ale wtedy jest kodowany i tylko osoby mające ten kod, którzy mamy pewność, że to jest krótkofalowiec,
i to wtedy jest to połączone, nie? I to jest taka, takie przedłużenie, można powiedzieć, i to jest dosyć ciekawe to rozwiązanie. To jest, działa tak jakby, no e-calling podobnie działa. Podobnie działa, nie? Tylko, że tam może się przełączać między miastami, a tu jest połączone jakby do jednego. No patrz, no bardzo ładnie. Bardzo ładnie. A ten czerwony jak się nazywa? Nie wiem. A zielony? A zielony ten? Prosiak? Nie wiem. A ten czarny? Nie wiem. No wszyscy mają imię. No jak nie. Tak, proszę, mogę cię nagrywać. Pewnie, że możesz, no. Także mamy nowego, że tak powiem, kamerzystę, B&B Brothers. I właśnie mnie filmuje. No, mówię do takiej latającej myszy o fajnym futerku. Futerko pochodzi z zabitego szczura. Patrz mi w ekran. To teraz mi nagraj. No, opowiadaj. No tak, że jakoś mam propozycję z muchą, że ona przyleciła do ekranu, no i już mam. Strzeli ją palcami, wiesz, z tego. A jak? No tak, stryk szukaj daj. A powiedz do kamery, jaki ty masz znak? No już mówię. No. Ja mam znak SF2, teraz jedzie. SFSM? Nie chodzi mi o to. Musisz wolniej mówić. A. Mam jakoś wrażenie, że... Stefan Natalia Franek, tak? Co? Stefan Paweł II. Rysek, jesteś w samą porę. Tutaj mucha jest. Kto ją zabije? Ale nie wiem jak. Elektroniczna, nie? O! Rysek, czy to wszystko tutaj działa? Czy te wszystkie urządzenia tutaj dookoła, te wzmacniacze, czy to jest tylko altrapa, czy to działa, czy jak to wygląda? Czy to w ogóle działa tylko, czy to jest podłączone pod to, czy to można wykorzystać jakoś? Czy Ben, to, jest... to jest pytanie od Benka, ja mam drugie potem pytanie. Dobrze, to ja odpowiem na pytanie Benka. Tak, cała aparatura na radiostacji R140M jest sprawna, z tym, że jest wymagane zasilanie trójfazowe, niestety. Żeby uruchomić nadajnik i żeby to wszystko zapracowało, jest wymagane zasilanie trójfazowe. Co prawda mamy agregat, to możemy później tam przejść z zewnątrz, jest taki box, gdzie mamy agregat trójfazowy, natomiast po pierwsze jest hałaśliwy, no i około 4 litrów na godzinę no, spala. Także to jest nieekonomiczne, dlatego jak tutaj widzicie, mamy sprzęt nasz, współczesny. Natomiast jeszcze raz mówię, cała aparatura, która tutaj się znajduje, radiostacji R140M jest w pełni sprawna. Jeszcze drugie pytanie właśnie, a jak on to potrafi moc tutaj użyć? To znaczy z tego nadajnika około kilowata, może kilowat 200. No to sporo, nie? To jest sporo, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiaj mamy wzmacniacze zasilane jednofazowo z sieci typowej 230 V, które też podobne moce uzyskują, dlatego ekonomiczność zasilania agregatem nie zawsze jest dostęp do sieci energetycznej trójfazowej, no jest po prostu problematyczna. Także... To musiało być przerabiane, nie? Pewnie, żeby to działało na tych pasmach amatorskich, bo to jest typowo sprzęt wyjściowy. Nie, nic nie trzeba przerabiać. Ale powiedz mi, co przeskrobały dziewczyny, że za karę śpią w namiocie? O, to jest bardzo ciekawe i trafne pytanie, to znaczy tak. Mówiąc o dziewczynach, mówimy o takim nowym narybku. Dziewczyny oczywiście, mówię o Idze, mówię o Roxanie i o Marcie. To są nasze krótkopalówki, nazwijmy to w ten sposób, które są po egzaminach, już mają swoje znaki, ale nie pytajcie mnie, bo jeszcze się nie oswoiłem z tymi znakami. I one z wyboru. One z wyboru założyły już dużo wcześniej, że będą spały w namiotach. Wczoraj mieliśmy trochę wyrzuty sumienia jako starsi koledzy, że pogoda niestety nie dopisała tutaj, chociaż my byliśmy pod zadaszeniem, nie było problemu, miały możliwość spędzenia nocy w pokoju, w ośrodku, a kategorycznie powiedziały nie. Tak założyliśmy i my jako harcerki tak spędzimy tą noc. No i tyle w odpowiedzi. Także one nic nie przeskrobały, to był wybór po prostu naszych koleżanek.
Benek, czy ty, Benek śpi sam w apartamencie. O, to jest właściwie apartament 8-osobowy. Benek, czy ty w ramach dobrej współpracy z koleżankami jesteś w stanie je zaprosić do siebie? Jak najbardziej, bo no, będę się czuł pewniej wtedy. Pewnie się będziesz czuł, ale a w tej chwili nie czujesz się pewnie? No tak, 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 sam, no samemu jest, wiecie jak to jest, samemu. Teraz się boi sam spać. No, ale czemu? Mogę przyjąć na pokój, nie ma problemu, wszystko będzie fajnie i... Musisz się zapytać, czy będziesz miał tą odwagę, ty Wilno? To jeszcze pytanie, czy my jako starsi koledzy klubowi pozwolimy? Na maszynie to, co, znaczy na klawiaturze, to, co chcesz wysłać, włączyć opcję, żeby ta tasiemka była perforowana i potem tą tasiemkę przepuścić przez czytnik i po prostu bez pisania na klawiaturze to, co zapisałeś, poszło w eter, nie? Oczywiście tekst był albo jawny, albo był kodowany za pomocą... No to jest ta przyjemność, że samemu tu operuje, że to naciskasz tego, bo teraz w dzisiejszych czasach to jak to włączysz emisję... Nie, nie, bo masz makra i tak dalej, no. Za to idzie szybko zrobić tą łączność, a tam tu zdaniem myślę to... Tak, ja no, oczywiście, ale... jak wiecie, Cessna, RTTY. W wieku byłem w armii, natomiast nie byłem nigdy łącznościowcem i tylko znam to z obsługi, dlatego nie chcę się wypowiadać merytorycznie, bo... Ktoś by mógł zarzucić, że coś przekłamuje. Sławek ale... siedział, nie? W tych łącznościach właśnie ST2 MSA. Tam w tych łącznościach i... Być może Janek ST2 Xavery dużo wie, chociaż on był specjalistą łączności specjalnej, ale to specjalna to nie znaczy utajniona, a specjalna to oznacza, że on zapewnia łączność dla jednostek specjalnych, nie? Czyli powiedzmy komandosów, a generalnie dla wtedy, w tamtych czasach dla jednostki jedna chyba wtedy była w Lublińcu, taka jednostka specjalna. Wyrazu ci. Słuchaj. 22. Gdzie masz wystę? Wystę 1:30. A sam się sam... Kolej to był... Nie, Kili! Cowboy idzie z tobą, z tyłu.
piękny klimat. Kiedy mam łóżka? Ale też wyciągnęli, nie? No i go widzimy. Widzę właśnie, to są te... Bo... Lublin. Fabryka samochodów ciężarowych. Grubego Bena, 16. Oh yeah, oh yeah.
Grywa na muzyczka, jemy sobie tutaj w promocyjnej cenie z okazji zlotu fasolkę według przepisu jednego z najstarszych Indian z szefu B&B. Edzie, tutaj też smakosz nasz tutaj je. I jest jak? Jak jest Arabella? Okej. Zajebiście powiedz. Zajebiście. Chaos, niepokój i ciągła wędrówka w nieznane. Nagle ogromny hałas, jak ostra błyskawica przecięła śpiące niebo. Przenikająca na wskroś potężna siła, na którą setki tysięcy lat nie potrafił zapanować nic. Thank you.
Przy takim świetle też normalnie... Pięknie na dwie. Przyjaciele drodzy, słuchajcie! Jestem Romek, jestem naprawdę jego tego tekst, który wygrał Płanko Beci Twitter. I obiecałem wszystkim, że zaproszę na niewazgotowy na tekę piwa. Stawiam, proszę do restauracji Beczka Piwa jest stawiona przeze mnie przez okna. Najpierw stawia, zapraszam wszystkich na piwo. Stawajcie! Niedziela, jak widać piękny słoneczny dzień, pogoda dopisała, jest po 9:00, po śniadanku, idziemy do przenośnej stacji, zobaczyć jak trwa grupa, trochę nagrać. No tu jeden i drugi bonzo. Jak tam nocka? No nocka była fantastyczna. Byliście w domu? Kiedy? Vive la France! I! Jest tu mały skar? Jesteś pod nas? Nie, nie. O! Słuchaj, ja widziałem, a kto to porobił, te piękne, te? Aha, SGX. SGX to ja. A tam jest Wenecja. A ta ciekawostka. No. To zostałeś w podziękowaniu na, za zorganizowanie tego zlotu, tak? Dokładnie tak. No jeszcze, wiesz, udzielić wywiad, dlaczego... Nie. Nie? No i teraz tak. Słyszałem, że zdaliście licencję ostatnio. Tak. Jakie macie znaki w tej chwili? Ja mam Stanisław Paweł II, Irena Grażyna Adam. Aha, czyli teraz jak się odezwiesz, to będzie taki tłum, że tak powiem, ludzi, nie? Chętnie tak, do rozmowy, nie? Oczywiście. A drużynowa? Stanisław Paweł II, Roman, Olga, Ksawery. No, no, spieszamy. A koszalkę nową? No więc, no licencję mamy w ogóle, ale jeszcze znak dokładnie nie. Ale to ci będzie SP2X. No, a teraz powiedzcie, dlaczego w waszej drużynie nie ma chłopaków? Tom. Tom. A ja ich nigdy nie widziałem jeszcze. Powiedz. Jak nie? Jak to nie? Łukasz był. Łukasz był. Mateusz był. Mateusz. Czyli musiałyście te namioty, co tam stawiać same? Tak. Bez nadzieja, kompletne, ja nie wiem. A jak przetrwałyście te ostatnie dwie straszne noce? Było cudownie. Fantastycznie. Najlepsza na swoim życiu. Szczególnie ta. Wiadomo. Niejednokrotnie mówiliśmy już, że oprócz dyplomów i punktów powinny być też puchary. I widziałem dwa puchary. To jest dla SP2 SGX i drugi był wenecki. Kto przygotował te puchary? Ja dzisiaj wyjeżdżamy, tylko pogoda inna zrobiła. Pan przygotował Józef. A może się pokąpać. Morzejewiczek. Dokładnie z Morzejewiczek. No nie. Był tutaj, odwiedził nas. Bardzo było sympatycznie. Przyjechał z żoną. Pracował trochę na czas. Fajna rzecz. No, było rewelacyjne. Ja kiedyś chciałbym dostać... Jaki ma znak? On. Malinę. Malinę na posągu albo dla Benka szyszkę. Stefan Paweł II, Grażyna, Tomasz Józef dla szanownej grupy 100% wszystko witam. Jeszcze raz pienia. Roman Wienikowa. Jak się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze. O, Wianki to. Stałem i powiem się, nie ma przyszłym. Ja się na nie zjadłem i już się pracuję. Kółeczko już się pracuje. Tak, ja to i grupa. Okej, ja też nic nie mam. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia i leczenia użyjenia. Trzymajcie się. Fajno. SP2 WSZ GTJ EPV to SP2 Franek CZR ma fajne 100%. Panowie, jeśli zostaliście nagrani tu przez pana reportera i to poleci w świat. Także przynajmniej widać, ale przynajmniej słychać waszą tu rozmowę i łączność. Fajno, to ja więcej też nic nie mam. Pogoda się jest o ile lepsza, bo przynajmniej słoneczko świeci i deszcz nie pada, no i takie zimno nie jest. Wczoraj było, makabra było, jak powiedziałem, specjalna pogoda. Wszystko jest super, ale pogoda nam trochę dwa dni nie udała się. Mam nadzieję, że w Kruszwicy, a Wianka w Toruniu będzie lepsza w sobotę, Geniu.
No to w sobotę się spotkamy w Toruniu. Tak gdzieś koło 9 powinniśmy tam już być. W Toruniu. To tyle. Dzięki za miłe spotkanie. Ukłony dla wszystkich słuchających, którzy słuchają. Pozdrawiam i do usłyszenia się i do zobaczenia się. Tu Stefan Paweł 2, Fox Charlie Radio, SP2FL. Dziękuję, pozdrawiam. Bye bye. No, dziękujemy za spotkanie. Krzysiu za QSO. Pozdrawiamy SP2 Robę, jeżeli tam jest. Wszystkiego dobrego. Cześć. Tak, tak, tak. Zostaliście nagranie i nie ma sprawy. Skąd wiedział? Przecież to mógł być Benek. No właśnie, no a skąd wiedziałeś? No to już moja słodka tajemnica, Krzysiu. Pozdrawiam, na razie, cześć. No dobrze, dobrze, nie ma sprawy. To jest P2, Franek, Cezary Roman, fajno. No, to ja więcej specjalnie nic nie mam. Tu zobaczę jeszcze na krótkim, może na 3,5 ze wyłączności zdrowie. Jeszcze raz dziękuję za miłe spotkanie. Dobrej niedzieli. No i do usłyszenia się jutro z Kute Halino Wrocław. A dzisiaj jeszcze z Wenecji, koło Paryża, ale polskiego Paryża i koło Żnina. 7 miesięcy, panowie. Bye bye. Powodzenia. Dobrego dnia. Pozdrawiam dla wszystkich odsłuchającego SP2 Jadwiga Paweł Potaj. Kto to był? Ja, Adam, Jadwiga, Natalia. W Wenecji, koło Żnina. Skurwa, Adam i Natalia, do tego. Dziewczyny widać się przebudziły. Na odbiorze i grupa overowe. Tam nocują właśnie. Andrzej, nie odbierałeś, nie? Dobrze. Ale dużo kajaków jest aktualnie. Czy... Fabian, pozdrowienia dla ciebie, trzymaj się. Ja nie, ja bym umarła już w strachu, ja się boję. Piątka, dziewiątka. Paweł Wielota, Barbara. To Stefan Paweł, dwójka, Zosia, to Lecha, panu. Witam serdecznie. Właśnie tutaj idzie Gromko Krzysztof, Wenecja, koło Żnina. SQ2, Lucyn, SQ2, Paweł Wielota, Bożona, SP2, ZCH, Obarowa. Mamy trzeci dzień wspaniałej imprezy. Z tego miejsca przed obiadem, niedługo odjedziemy się wszyscy do domu. Trzeba podziękować organizatorom za zorganizowanie wspaniałego wypoczynku. Jak zwykle Inowrocławski klub stanął na wysokości zadania i świetnie zorganizował nam 3 dni wypoczynku. Zjechali się krótkofalowcy praktycznie z całej Polski. Zainteresowanie przeszło wszelkie możliwe formy. Część, tak powiem, biwakowała, część zwiedzała okolice, mamy tutaj bardzo ładne zresztą, co widać. Jesteśmy teraz przed obiadem, wczoraj bardzo praktycznie cały dzień zajęty, bo i Muzeum Kolejki Wąskotorowej, potem Biskup, Silverado City wieczorem praktycznie w stylu westernowym, pokaz nocnych ogni, właściwie fajerwerków, potem jazdy na koniach, co jeszcze ciekawego. Łączności ze stacji, masę harterek fajnych, które zresztą tam udzielały też wywiadu. No i całe towarzystwo, nie tylko krótkofalowców, ale i przyszłych adeptów, zjazd kujawsko-pomorskich i pomorskich Free Radio Network. Jako dwa i jedyni reprezentanci klubu SP2 PUTO. Nie jedyni. Jeszcze mamy koleżankę tutaj, zapraszamy. A, no właśnie. SP2 Dorota Franciszek-Wanda. Męskiej strony jako jedyni. W dniu wczorajszym, tak jak już Robert wspominał, nie wiem czy to będzie w materiale wcześniejszym, byliśmy w Silver City. Bardzo ciekawe pokazy ognia. Trochę trzeba było czekać aż się ściemni, ale warto było. Pod wrażeniem jesteśmy tych. Niewiarygodne. A tu mamy stylizowane w przystani wenecka, stylizowane na łódkę miejsce. Ale co to jest? Nie podglądałem. Dwa układy scalone i nie podglądałem. Zawsze nie ma komu mówić, no to jak to prezes? To tak łatwo, prezes. Ja dzisiaj nie jestem prezes, tylko jestem inkomunikatą. Tak po kolei, Grzegorz, tak? Grzegorz jest podwozny. Przemysław to SP2 AB. Paweł SP2 Franek, Paweł. Małgosia SP2 SWL. No i dalej. Janusz SP2 LPW.
koleżanka jest towarzysząca. Sympatyk. Sympatyk. I? Narota, SPB Olga, Halina Olga. A nie, poczekaj, nie mów tego. To trzeba wyciąć. To jest koleżanka. O, to mi się słychać. Ona bardzo dobrze masaże robi. To są to są rozmowy kontrolowane. Benek. Benek. No, już sam. Ty stąd tam w tyłu też. Robert jest nieśmiały. To on mnie namówił, żeby tutaj przyjść i filmować, a teraz nic nie mówi. Ty ja jestem, ja mam drugą literkę B, i teraz gada. Ja już rano robiłem z dziewczynami, nie? Powiedzcie mi, dlaczego wy skaczecie do wody, a drużynowa stoi za wami? Drużynowa nasza nie umie pływać. Nie umie pływać? Nie chciała, żebyś mnie nauczyła, więc. Aha. A to Benek umiesz pływać? Nie umiem. A może też by skoczył? Nie, w ubraniu nie. To co? Dziewczyny, jak się w ogóle po w tym ośrodku, jak on zlot ogólnie. No jest bardzo fajnie. Miła atmosfera. Czy jest mokra woda? No troszeczkę. Troszeczkę minimalnie. 12-15 jest zlot w Krówce, tak? Lipca? Jest. 15-23. Tak, mogę zabrać. Na pewno będzie miejsce. Tak. No i wczoraj też się tam robili tutaj ten łączności też, nie? Dużo tam tych łączności robiliście tam na 80 metrach, tak? Tak. No trochę tam ich było. I to co, głównie po kraju, tak? Tak, bo jeszcze jesteśmy. Zainteresowanie było duże, bo pewnie usłyszeli takie ładne dziewczyny moim głosem. To pewnie chętnych rozmówców nie brakowało. No nie narzekało się, że nie brak. Często słyszy się takie młode dziewczyny, nie? Tak. Ale no, nie spoko. No to super, fajnie. I woda ciepła, tak? Ciepła, no. A tu jeszcze mamy drużynową, którąś, tak. Proszę. W jaki sposób zostałaś drużynową? Polegało to na przekupstwie czy po znajomości? Przekupstwo! To była bardzo ciężka droga, żeby w ogóle założyć drużynę, bo u nas w Chłopcu jest dużo drużyn wędrowniczek i ciężko było otworzyć tam następną. Nie, to jest wędrownicze ze względu na kategorię wiekową, bo to już jest powyżej 16 lat i każda grupa wiekowa jakby w ZHP opiera się na innym pionie wiekowym. W sensie są zuchy, to są dzieci od 1 do 3 klasy, potem są harcerze 4, 6 podstawówka i w gimnazjum to są harcerze starsi, po gimnazjum już są wędrownicze. No to fajnie, no to macie tu zajęcie i tak. Szczególnie latem bardziej też po zimą, to tak. Nie no, ogólnie to chociaż raz w miesiącu staramy się robić sobie biwaki, na których właśnie spędzamy razem czas. Teraz planujemy jechać na kajaki jako ostatnia zbiórka w tym roku harcerskim pod koniec czerwca. Kiedy co, w Krówce? Nie, bo nie chcą. Nie no, w Inowrocławiu możemy iść na kajaki tam. Jak się wyjeżdża z Inowrocławia na Kruszwicę, to jest taka baza, tam są kajaki. A na tym zlocie w Kruszwicy będziecie, tak? Tak. No to fajnie. To prawdopodobnie się będziemy tutaj widzieć. No, ale wy przyjechaliście tym starym, czy tam z kimś? Nie mam zuchy! Robert! Za odpoczynkiem! Szósty miesiąc! Ale ruchy mam! O, klej! Mam kleju trochę. To jest mięsień piwny. To był klej Ali. I ty, naprawdę ci on nie wklęśnie? Dalej chodźcie tu pokazywać pępki! Tam ktoś pyta, czy coś się dzieje na tym RFN-ie. Nie wiem, tu Ubenka się odzywało. FRN? RFN. RFN? RFN.